Witam bardzo serdecznie wszystkich tych, którzy oglądają tę transmisję oraz jej powtórkę na temat tego, jak dobrze wybrać trenera personalnego. Ja nazywam się Łukasz Dmytrowski i jestem właścicielem klubu Crossbox Świdnica. Również publikuję na stronie siłazdrowia.com różnego rodzaju blogi, ale przede wszystkim też i podcast od 2 lat. Tak więc zapraszam do tych źródeł, tak żeby przekonać się, że jest tam ogrom wiedzy, można na różne tematy, przede wszystkim związane ze sprawnością, zdrowiem i sylwetką, uzyskać odpowiedzi. A tymczasem powiemy sobie tylko szybciutko, o czym dzisiaj będę mówił, jak będzie wyglądał ten live. Mam nadzieję, że uda mi się go w ciągu godziny i może paru minut zakończyć. Troszeczkę o mnie na ten temat, co już powiedziałem. Jestem osobą, która aktywnie uprawia crossfit i prowadzi również zajęcia. Uprawia od ponad 10 lat, od 7 ponad prowadzi zajęcia. Pomaga ludziom, którzy chcą poprawić swoją sylwetkę, którzy chcą gdzieś zadbać o siebie w tym, żeby doprowadzić do tego. No i oczywiście jestem przede wszystkim trenerem personalnym, ale również i autorem różnych publikacji, tak jak już mówiłem. Z tym, że dzisiaj chciałbym się skupić głównie na tym, co ty możesz z tego wyciągnąć i jak tobie mogę pomóc w tym, żeby twoja ścieżka na drodze poszukiwań trenera, idealnego trenera, który przecież wiemy doskonale, że ideały nie istnieją, żeby była jak najbardziej płynna, żeby była łatwiejsza dla ciebie do pokonania. No i na koniec, jeśli jeszcze pojawią się jakieś pytania, no to oczywiście postaram się na nie odpowiedzieć. To już jest w gestii twojej, żeby je zdążyć zadać w trakcie tej transmisji na żywo. A jeśli się nie uda, to oczywiście zapraszam do skierowania ich do mnie na maila. Tak więc podzieliłem to sobie na różne etapy. Jest ich 7 i nie wszystkie oczywiście na twojej ścieżce muszą wystąpić, ale są one, przede wszystkim te 6 pierwszych, czy może nawet nie kolejno, są one mniej lub bardziej ważne, a moim zdaniem każdy ma swój jakieś podłoże, jakąś przyczynę, dla której jest ważny dla jednej osoby bardziej lub mniej i przede wszystkim należy to rozpocząć w odpowiedni sposób, należy tutaj sobie dobrze przemyśleć to, dlaczego chcemy robić to, co chcemy robić, czyli zastanowić czy się nad tym jeszcze nawet na etapie, zanim rozpoczniemy poszukiwania tego trenera, żeby przemyśleć, czy jest to tylko i wyłącznie wykonywane przez nas, ponieważ jest taka moda, jest to jakieś takie chwilowe, gdzieś tam niezbyt głębokie wewnętrzne poczucie tej potrzeby, czy rzeczywiście zrozumieliśmy, dojrzaliśmy do tego momentu, w którym stwierdzamy, że sami sobie jednak nie jesteśmy w stanie poradzić. I tutaj no jest to trudne do określenia poprzez kogoś, kto tak jak ja jest trenerem, to ty musisz wykonać te przygotowania, to ty musisz się zastanowić, co takiego w twoim życiu teraz się dzieje, że nie możesz sobie z tym tematem poradzić sam. Mówimy tutaj o zmianach w stylu życia, o zmianach w sposobie odżywiania, ale przede wszystkim też o tym zmianie w sposobie aktywności, bycia aktywną osobą, która jednocześnie dąży do tych pozostałych elementów, czyli musimy sobie to przemyśleć tak naprawdę dość głęboko, zanim nawet rozpoczniemy poszukiwania i ustalić taki cel, którego tak naprawdę twój trener nie jest w stanie za ciebie ustalić, nie jest w stanie przewidzieć, na czym tobie zależy, czego tak naprawdę ty pragniesz, po co to wszystko robisz, bo bez tego będzie naprawdę trudno dobrnąć przez tą przebyć tą podróż w taki sposób, który będzie jednocześnie przyjemny, a z drugiej strony będzie prowadził do tych efektów, jeżeli ich nie określimy, no bo ciężko zmierzać w kierunku, którego nie znamy. Tak więc zastanów się też nad tym, co w przeszłości, jeżeli podejmowałeś tego rodzaju próby, być może u ciebie nie zadziałało, być może było tak, że próbowałaś już podjąć pewne kroki w tym celu, no ale niestety nie udało ci się, przerwałeś tą podróż i stało się to po prostu już któryś raz, dajmy na to, czy może nawet wystarczy raz, ale osoby, które miały tego rodzaju przeżycia, są troszeczkę trudniejsze we współpracy, ponieważ no, często same nie rozumieją, co się stało, dlaczego to się stało, więc być może na tym etapie warto chwilkę chociaż poświęcić na to, żeby się zastanowić, przemyśleć i w późniejszym etapie, na etapie nawiązywania w tej współpracy spróbować to zaadresować, czy to właśnie z trenerem, czy samodzielnie gdzieś tam, jeżeli mamy takie wątpliwości, co to sprawiło, to oczywiście przedyskutować to z takim trenerem, tak? Więc to jest też ważne, żeby nie doprowadzić do tego, żeby taka współpraca się rozpoczęła bez przemyślenia tego, jeśli mieliśmy problemy, tak? To jest klucz. Ja tutaj szybciutko tylko jeden komentarz szybko napiszę. Nie doprowadzić do tego, żeby taka współpraca się rozpoczęła bez przemyślenia tego, jeśli mieliśmy i lecimy sobie dalej. Czyli tak, wracamy do tego naszego dlaczego, bo jest to niesamowicie ważne, powoduje, że jeśli
wiemy i głęboko czujemy, jesteśmy przekonani, że jest to coś właściwego, to będziemy bardziej skłonni do tego, żeby to robić. Tak jak wielokrotnie powtarzam, nie ma czegoś takiego jak motywacja, to jest tylko i wyłącznie jakiś taki konstrukt myślowy. Mamy swoje potrzeby, mamy potrzeby i te potrzeby nami rządzą. Jeżeli mam potrzebę do załatwienia taką czysto przyziemną ludzką, no to wiadomo, że wybieram się w odpowiednim pomieszczeniu i załatwiam ją, tak? Każdy wie, o co chodzi. Jeżeli jestem głodny, idę do kuchni, nie mogę tego powstrzymać i to do tego chcemy doprowadzić, żeby ta potrzeba w nas była tak głęboka, że nic nie będzie nas w stanie przekonać do tego, że nie chcemy zrobić czy to treningu, czy poświęcić chwili czasu na zadbanie o swoje odżywianie, czy zrozumieć to, że jeśli pojawia się coś innego na mojej drodze, to ta przeszkoda to jest tylko i wyłącznie mój wybór. Moje postrzeganie tego, co się dzieje, jest na bazie priorytetyzowania, czyli jeżeli jest coś do wykonania, nie wiem, załóżmy trening i mam inną rzecz do zrobienia, która jest opcjonalna, bo prawie wszystko jest opcjonalne, no wiadomo, nie mogę odłożyć pojechania po dziecko, jeżeli ono czeka w przedszkolu na mnie, nie mogę odłożyć zapłaty za jakieś tam rachunki, co oczywiście zajmuje chwilę, nie mogę, nie wiem, odłożyć pójścia do dentysty, co jest jednorazową najczęściej przygodą, ale pewne inne rzeczy, którymi często się sami przed sobą troszeczkę zasłaniamy, ukrywamy, powodują, że zamiast odpowiedzieć na pytanie, co jest dla mnie ważne, dlaczego ja to robię, to po prostu priorytet przejmuje ta nagła, ważna rzecz, która w tym momencie odbiera nam jakby prawo rządzenia i my cedujemy na nią z tą odpowiedzialność za siebie, przekazujemy ją w to miejsce nowe i jakby uzmysławiamy sobie, że to przecież nie nasza wina, tak? Ale gdy rozumiemy to na poziomie głębokim, takim bardzo ważnej sprawy swojej życiowej i uczynimy z tego treningu, z tego dbania o siebie coś takiego, to będzie nam zupełnie łatwiej później wracać i sobie podpowiadać, że cholera, nie no, mam ciężki dzień, jest trudno mi, gdzieś tam w pracy coś mi się nie udało, ale jednak mimo wszystko idę na ten trening, robię go, jak nie dziś, to na pewno jutro i nie odkładam tego w nieskończoność, bo jeśli takie podejście będę prezentować, no to szybko się zakończy taka współpraca, szczególnie na etapie, zanim ją jeszcze nawet rozpoczniemy, zanim nawet rozpoczniemy poszukiwania, to już powinniśmy to myśleć nad tym, tak? Nie mówię, żeby tutaj poświęcać jakieś długie godziny, ale chociaż chwilkę. I potem ustalamy już takie bardziej techniczne kwestie, aspekty, czyli pewnego rodzaju jakieś takie sprawy, jak rodzaj treningu, który będziemy szukać, jaka ma być później ta częstotliwość tych treningów, ile chcemy na to wydać, ile możemy przeznaczyć, bo też często nie wiemy, ludzie nie wiedzą, ile to kosztuje, nie zawsze jest to takie łatwe, żeby się gdzieś tam od razu zdeklarować, określić, ale warto sobie to przemyśleć, no bo też ma to wpływ. No i oczywiście zakres współpracy, nad czym my chcemy pracować, czy tylko będzie to trening, czy będą to jeszcze jakieś inne aspekty, takie jak właśnie odżywianie i tak dalej. Więc warto to sobie wszystko przemyśleć i ustalić, zanim rozpoczniemy poszukiwania. No i potem wchodzimy w ten drugi etap, czyli proces poszukiwania. Poszukiwania naszego trenera, naszego przewodnika, naszego jakiegoś takiego nawigatora, który będzie nam tą drogę pokazywał i podpowiadał, co robić. I tutaj musimy zacząć od ustalenia swoich własnych kryteriów, bo już wiemy, zaczęliśmy jakieś przemyśliwania w tym kierunku czynić na etapie pierwszego procesu, pierwszego etapu. To tutaj już sobie to konkretyzujemy, ustalamy takie własne kryteria, co powinien dla nas taki trener być w stanie zaoferować. I no tutaj mamy pełną gamę różnych możliwości, wiele osób ma różne podejście do tego tematu, więc to jest kwestia naprawdę bardzo indywidualna i polecam, żeby sobie to po prostu przemyśleć dobrze i cały czas się zastanawiać, czy rzeczywiście to, co jest u danego trenera w ofercie, to jest to, co zaspokaja te moje potrzeby. Jeżeli nie, no to oczywiście nie ma sensu takiego trenera na swoją listę umieszczać. No i potem wchodzimy sobie gdzieś już w internet, bo najczęściej tak to wygląda. Najlepszym źródłem jest moim zdaniem Google. To jest najlepsza wyszukiwarka, oczywiście każdy to wie. Nie robię tu żadnej reklamy. W każdym razie chodzi o to, że często zdarza się, że robimy to w inny sposób, o tym zaraz, ale w Google wpisujemy najzwyczajniej w świecie trener personalny plus nazwa swojego miasta i w ten sposób nagle ku naszym oczom pojawia się lista iluś tam trenerów, którzy zadbali o to, żeby pojawić się na niej, którzy publikują jakieś treści, odwiedzamy sobie te wszystkie strony po kolei i monitorujemy, co tam naszą uwagę przykuwa. Później, gdy już mamy jakąś taką wstępną selekcję, bo zazwyczaj warto tu polegać poniekąd w pewnym sensie na intuicji, na takim przeczuciu, na takim poczuciu, że okej, to mi się podoba, bo to sprawiło na mnie wrażenie, to wtedy sobie tą listę zawężamy do jakichś dwóch, trzech miejsc, bo też nie ma sensu zbytnio robić jakichś rozbudowanych analiz 30 różnych klubów, które oferują trening, bo będzie to trwało 2-3 tygodnie, tylko zrobić sobie 2-3 te, które najlepiej spełniały te moje wstępne kryteria i dopiero wtedy zrobić sobie
sobie takie bardziej kompleksowe jakieś porównania i spróbować gdzieś tam wybrać ten jeden, drugi i trzeci klub, wejść na stronę, na social media, zobaczyć, co tam ten trener wypisuje, jakim językiem pisze, o czym on pisze, czy są to rzeczy, które są według mnie ważne, czy mogą być ważne, czy ta strona w ogóle jakieś takie wrażenie sprawia profesjonalne. No i też odwiedzić sekcję opinii, zobaczyć, czy te opinie są dobre, czy nie są dobre. Jeżeli są jakieś niedobre, to dlaczego, w jaki sposób dany trener się do nich ustosunkował, co odpowiedział, czy jeżeli są tylko same pozytywne, to czy to nie wzbudza jakichś naszych podejrzeń, że coś tu jest nie tak, że to są niekoniecznie zawsze prawdziwe opinie. No różnie to bywa, nie mówię, że ktoś w taki sposób działa, ale często jeśli jest zbyt dobrze, to wynika to z różnych względów, które nie do końca zawsze są właściwe, więc warto sobie też podejść do tego trochę z przymrużeniem oka, no bo wiadomo, że jest to zawsze subiektywna opinia danej osoby. W każdym miejscu ćwiczą różni ludzie i niekoniecznie tacy jak ty, więc jeśli to miejsce nie spełni twoich potrzeb tylko na zasadzie przeczytania opinii, no to może być to zbyt płytko wejście w temat i niekoniecznie odpowiednie, ale to już jest kwestia indywidualna, to ty musisz podjąć tą decyzję. Na pewno jedną z takich rzeczy, które nie polecam robić, to jest pytanie się znajomych, a tym bardziej nieznajomych, w jakichś przypadkowych grupach, które często nie mają żadnego związku z danym tematem, ale pada tam takie pytanie bardzo często regularnie, gdzie rzucić tyle czy tyle kilogramów, no i gdzie tu pójść? I nagle wszyscy zwolennicy danego trenera wyrzucają komentarze, że ten jest najlepszy, że innego nie ma, a przecież nie byli u żadnego innego najczęściej, bo 90% ludzi, jak już trafia do jakiegoś trenera, no to najczęściej tam zostaje. Bardzo dobrze, bo to też o tym będziemy mówić, ale chodzi o to, że mimo wszystko warto posłuchać siebie, zrobić tą analizę na bazie swoich jakichś kryteriów, a nie wrzucać to jako taki, powiedzmy sobie, do takiego wielkiego kotła, gdzie 1000 osób się wypowie, to na pewno większość ma rację. No niestety większość nie zawsze ma rację, nie tylko w tym temacie, ale są to przypadkowi ludzie, których najczęściej nie znasz, których ani gustu nie znasz, ani nie wiesz, na co stawiają, co na czym im zależy, jak lubią trenować, co lubią trenować i tak dalej. Więc jakby kierowanie się czyjąś opinią nie zawsze prowadzi do dobrych efektów, tak? Warto sobie na tym chwilkę przemyśleć. No i później, gdy już dokonamy wyboru, w zasadzie wykonamy taki proces poszukiwania, no to przechodzimy do wyboru tego konkretnego naszego jednego trenera, no bo nie będziemy w stanie tutaj na raz brać udziału w zajęciach u 3 czy 4 różnych trenerów, chociaż podejrzewam, że technicznie jest możliwe zapisanie się do 2 klubów. Z tym, że najczęściej to ludzie tego nie robią. No, pewnie ktoś się zdarzy, kto wykonał taką ekwilibrystykę, chociaż czy to ma sens, to już nie mi oceniać. To wybieramy sobie tutaj jednego, najlepszego według ciebie trenera, nie według kogoś tam, i dzwonimy, czy piszemy, umawiamy się i w takim układzie odwiedzamy to miejsce, tak? Najczęściej to w przypadku naszego klubu wygląda tak, że umawiamy się na spotkanie, ale staramy się nie umawiać na żadne treningi od razu z góry, tylko i wyłącznie na rozmowę, na której będziemy dyskutować na temat warunków, na temat potrzeb, na temat tego, co dany podopieczny chce od nas i czy my jesteśmy w stanie mu to zagwarantować. No bo czasami zdarzają się osoby, które mają takie oczekiwania, w których my się nie specjalizujemy. Jeżeli ktoś przyszedłby do nas i chciałby na przykład jednocześnie jeszcze uczyć się tańczyć, no to jest ktoś w mieście, kto pewnie robi to dużo lepiej. My się w tym nie zajmujemy, nawet wręcz gdyby już w czasie rozmowy telefonicznej padło takie coś, to byśmy od razu przekierowali do tej osoby, ponieważ bez sensu byłoby tutaj marnować swój czas, marnować tej osoby czas, ale takie spotkanie ma za zadanie nam przedstawić oczekiwania tego podopiecznego, potencjalnego, który do nas przychodzi. I tutaj warto by było, żebyś ty, idąc na takie spotkanie, nastawiał się optymistycznie, aczkolwiek jeżeli zdarzy się tak, że nie poczujesz tego czegoś, nie będziesz widzieć tutaj jakiś potencjału w tej współpracy, którą ci naświetli dany trener, no to po prostu nie bój się powiedzieć tego wprost, powiedz dosłownie, wyartykułuj to, że jednak nie jesteś przekonany do tego, że ta współpraca będzie dla ciebie korzystna. No i tyle, to wystarczy, nie trzeba się tłumaczyć, nie trzeba odkładać, nie trzeba zwodzić, nie trzeba gdzieś tam unikać tej decyzji, bo to jest bardzo popularne podejście dzisiaj. Wiele osób gdzieś tam ma jakieś obawy, nie potrafi sama ich nazwać, nie potrafi dobrze powiedzieć, że okej, zależy mi na tym czy na tym, bo po prostu najzwyczajniej w świecie tego nie wiedzą, nie za bardzo się na tym zastanowili, nie wykonali tutaj swojego zadania domowego na etapie tego pierwszego i drugiego kroku, o którym przed chwilą mówiłem, no i przychodzą na takie spotkanie zupełnie zorientowani, zieleni. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę, że
że nie każdy ma obowiązek tutaj wykonać takie rzetelny research i przygotowania, i to jak najbardziej rozumiem, aczkolwiek w jakimś minimalnym zakresie warto by było, choćby dla samego siebie. Ja sobie tutaj wody troszeczkę tylko naleję. Bo jeżeli idziemy nieprzygotowani, no to tylko i wyłącznie możemy samych siebie później obwiniać za ten brak tego przygotowania. Oczywiście jeżeli trener jest odpowiednio, że tak to nazwę, wykwalifikowany, doświadczony, to on będzie w stanie nas nakierować, pokierować, podpowiedzieć i jakby nam umożliwić łatwiejsze podjęcie tej decyzji. Ja tutaj napisałem podejmij męską decyzję, oczywiście damską też, jeżeli jesteś kobietą, bo często kobiety szybciej i łatwiej podejmują decyzję nawet niż mężczyźni, zdarza się. I wejdź w to albo wyjdź. Nie stawaj jedną nogą okrakiem nad rzeką i udawaj, że coś robisz, bo to tylko będzie takie zwodzenie samego siebie tak naprawdę. Nie ma to najmniejszego sensu. Marnujesz swój czas, marnujesz czas tego trenera, marnujesz jego wysiłek, bo on stara się ci tobie pomóc, a ty gdzieś tam odkładasz tą decyzję i niestety takie osoby często nie zdają sobie z tego sprawy, że robią sobie przede wszystkim krzywdę, no bo ten trener później wydzwania, gdzieś tam pisze do nich, stara się też pomóc przez to, a ty odmawiasz sobie przyjęcia tej pomocy, no i przez to wszystko opóźniasz ten proces, a powodujesz sobie tak naprawdę jeszcze większą krzywdę, bo zwolniając to wszystko, przedłużając, dajesz sobie taką złudną nadzieję, poczucie, że to się kiedyś wydarzy, ale nie dzisiaj, być może jutro, być może za tydzień. I nie ma tutaj sensu czekanie na jakieś tam 1 stycznia noworoczne postanowienia, tylko jeżeli już wiesz, że jest to dobry krok, zrozumiałeś te swoje powody, dla których powinieneś rozpocząć taką współpracę, to po prostu podejmij tą decyzję. Wejdź w to, spróbuj, a jeżeli się przekonasz, że to nie dla ciebie, że się nie nadajesz, że pomyliłeś się, że to nie jest ten trener, że to nie to miejsce, nie ten klub, to wtedy możesz oczywiście taką współpracę zakończyć. To nie jest jakiś cyrograf, ale warto też na tym etapie, gdy już wybierasz, gdy siedzisz tam, gdy rozmawiasz, dopytać o wszystko, poznać te zasady współpracy, zrozumieć je i ewentualnie zaakceptować lub nie. Jeżeli je akceptujesz, no to pamiętaj o tym, że trzeba będzie ich przestrzegać. Jeżeli nie akceptujesz, no to zapytaj sam siebie dlaczego. Czy jest to tak ważna sprawa? Czy da się to, że tak powiem, przegryźć jakoś w głowie i zaakceptować? Może zrozumieć, dlaczego tak jest, a może zrobić coś gdzie indziej. Tak? A jeżeli ci to wszystko pasuje, no to wówczas dopiero umawiasz się na pierwszy trening. Wtedy umawiasz się na trening. Nie inaczej. Moim zdaniem błędem jest tutaj dzwonienie do trenera, umawianie się na pierwszy trening i dyskutowanie w taki sposób już podczas pierwszego treningu, gdzie zamiast skupiać się na ćwiczeniach, rozmawiacie o współpracy, o warunkach, albo w ogóle pomijamy ten etap. Niektórzy to pomijają, że po prostu przychodzi, ktoś ćwiczy, nie zapytają go, po co przyszedł, co on chce osiągnąć, w jaki sposób, co w przeszłości się działo, jakie są problemy i tak dalej, i tak dalej. Pomijając już tu takie same aspekty techniczne, to jest to moim zdaniem niezbyt dobre podejście, ale każdy ma prawo, każdy trener ma prawo do swojego, że tak powiem, sposobu pracy. Taki jest mój, jak tutaj wygląda na tej, jak przedstawiłem podczas tej prezentacji, więc dopiero wtedy umawiam się na pierwszy trening i jeżeli już coś ustaliliśmy, no to później staramy się tego trzymać, no bo przecież wszystko po to ustalamy, żeby to było dla dobra podopiecznego, czyli jeśli określasz swój cel, jeżeli mówisz mi, że chcesz coś zrobić, to ja później robię wszystko, co w mojej mocy, żeby tobie pomóc. Czasami wymagam czegoś od ciebie, czasami oczekuję czegoś, że coś zrobisz. Czasami ty powinieneś samemu od siebie oczekiwać to i to tak naprawdę wszystko powinno wydarzyć się na etapie pierwszym. A jeżeli się nie wydarzyło przed rozpoczęciem współpracy, to warto sobie tutaj wrócić do tego i wykonać to, nawet jak już się zdecydowałeś na współpracę z danym trenerem, chociaż być może wtedy wynikną pewne nieporozumienia, problemy, no bo dopiero wtedy zaczniesz rozumieć swoje potrzeby lepiej, a być może ten trener ich nie spełnia, więc dlatego ta kolejność jest w takim szyku, a nie w innym, żeby miało to ręce i nogi. No ale gdy już zdecydowałeś się, rozpocząłeś tę współpracę i podjąłeś decyzję męską, damską na ten temat, że wchodzisz w to, to rozpoczyna się ta współpraca. I tutaj na tym etapie, żeby nie popełnić zbyt wielu błędów, żeby ją jak najdłużej utrzymać tę współpracę, to konieczne jest zadawanie pytań. Jak najwięcej. Nie muszą być wszystkie mądre, tak jak każdy myśli, że nie ma co, bo to głupie pytanie. Nie, no to już o to już pytałem. Pytaj, nawet jak się to powtarza, to znowu pytaj, bo będzie to po prostu dla ciebie korzyść taka,
że lepiej będziesz rozumieć, dlaczego coś robisz, po co, w jakim celu, dlaczego akurat ta ilość ćwiczeń, dlaczego to ćwiczenie, dlaczego nie inne, czy mogę to zrobić, czy mogę tamto zrobić, jak mogę zrobić to lepiej, jak robiłem ostatnio, to było inaczej, a dlaczego dzisiaj jest tak, nie rozumiem tego ćwiczenia, nie rozumiem tamtego, nie wiem, co to za nazwa, nie wiem, dlaczego mi to nie wchodzi, co sprawia, że nie mogę tak się ustawić. Mnóstwo pytań, o które warto sobie, że tak powiem, troszeczkę głowę swoją pomęczyć, bo jeżeli tego nie robisz, no to nie do końca rozumiesz to i jakby nie łączy się to z tym twoim powodem, dlaczego rozpocząłeś współpracę, co powoduje, że gdzieś tam jest jakiś dysonans i to może mniej lub bardziej wpłynąć na przyszłość tej współpracy. I tak na dobrą sprawę, możesz zadawać dużo pytań, ale niekoniecznie wszystko zrozumiesz, więc tak naprawdę warto jest też upewniać się, że to, co mówi do ciebie trener, jest dla ciebie zrozumiałe, no bo my często rozmawiamy z naszymi podopiecznymi i na ich twarzy rysuje się takie, nie za bardzo kumam, ale dobra, będę przytakiwać, bo przytakiwanie pomaga w tym, że trener szybciej przestanie, tak, mówić. No i oczywiście ja doskonale to widzę, kiedy ktoś rozumie, kiedy nie rozumie, staram się to wytłumaczyć jeszcze raz, ale nie zawsze jest na to czas, z tym, że czasami ktoś dobrze to markuje, jest dobrym aktorem i mówi, że rzeczywiście rozumie, podczas gdy tak naprawdę nie za bardzo kuma, co tam w trawie piszczy, no bo jest tych nazw dużo różnych, szczególnie w crossficie angielskojęzycznych, polskich też, ale przede wszystkim operujemy tutaj jakimiś takimi angielskimi nazwami, dużo wariantów, jakichś rodzajów ćwiczeń specyficznych z różnym sprzętem i tak dalej. No i jest to trochę zaawansowane na początku dla kogoś, kto nie za bardzo jeszcze jest wdrożony, dlatego na początku warto się upewnić, że to rozumiesz, ale też to, do czego ja bardzo często lubię nawiązywać na pierwszych treningach z moimi podopiecznymi, czyli to, żeby zapisywać te najważniejsze rzeczy, żeby sobie robić jakieś listy, żeby sobie notować treningi, nawet nie muszą być aż tak szczegółowo, ale jakieś postępy, żeby później mieć poczucie, że ja idę do przodu, że ja realizuję ten plan, że coś z tym trenerem osiągam, bo samo to spoglądanie w lustro jest takie troszeczkę słabe, ponieważ widząc siebie dzień w dzień, nie widzimy tego progresu aż tak bardzo. Jeszcze robienie zdjęć to jest coś, może pomiary jakieś centymetrem, żeby mieć świadomość, że ja wkładając te dżinsy czuję ten luz, że widzę te dwie dziurki mniej, tą jedną nawet dziurkę, tak? To często bywa dużo, bo masz 2-3 centymetry, więc muszę być tego świadomy, ale nie będę tego świadomy, jak sobie tego nie zapiszę, bo najczęściej, no mimo tego, że wydaje nam się, że wszystko będziemy pamiętać, no to bardzo szybko zapominamy, że to było 2 czy 3 miesiące temu, myślimy, że to było 2 tygodnie temu, czasami inni pomyślą, że to było dużo więcej czasu minęło i nasza pamięć jest niestety zawodna, dlatego warto sobie to w taki sposób notować, żeby potem było łatwe do odnalezienia. Na jednej stronie wyniki jakieś tam z podnoszenia ciężarów, na innej z jakiegoś biegania, z ergometru, czegokolwiek by to nie było. Jeżeli to, co mówię teraz, jest dla ciebie kompletnie niezrozumiałe, to nieważne. Ważne, żeby mieć jakiś system. I o to też możesz zapytać trenera, żeby sobie później do tego wracać i umieć odpowiedzieć na to, że powiedzmy, jest to coś trudnego. Tutaj Norbert zadał pytanie, skąd znajdujesz motywację i może też się do tego odniosę w tym momencie, bo jest to dobry moment na początku współpracy, tak? Czyli skąd brać taką motywację. Motywacja, tak jak ja już tu wspomniałem, to jest coś, co jest moim zdaniem takim słowem troszeczkę niepotrzebnym. Niepotrzebnym z tej racji, że jeżeli ja wiem, że coś jest dla mnie ważne, czyli ustaliłem sobie tą hierarchię swoją, dajmy na to nawet i życiową, i określiłem, że życie moje musi wyglądać tak, że będę zdrowy jak najdłużej, od tego moim zdaniem każdy z nas powinien zacząć, to pewne rzeczy na to wpływają bardziej lub mniej, tak, i oczywiście wiadomo, że w życiu ważna jest rodzina, ważne są jakieś tam praca, zarobki, finanse i tak dalej, są takie kluczowe fundamenty sukcesu i na to wszystko coś ma wpływ. Jakieś decyzje, które podejmujemy, które dzisiaj być może wydają się nie do końca ważne, ale każda taka decyzja buduje ten sukces lub go troszeczkę podminowuje. Jeżeli ja wiem, jak to się odnosi do tego mojego poczucia, tego swojego dlaczego, czyli po co ja to robię, to nie jest to tak po prostu zwykły trening. Nie idę na trening, ja idę zadbać o siebie, ja idę zrobić coś, co wpłynie na to, że za x lat będę czuć się dużo lepiej niż byłbym w stanie się czuć, gdybym tego nie robił, tak? I gdy tylko mam taki słabszy moment, no to sobie do tego wracam, że kurczę, przecież po treningu wiem, że to będą te endorfiny znowu, że będę się czuć super, rewelacyjnie, bo spotkam tam swoich znajomych, spotkam tam ludzi, z którymi to lubię robić, czy nawet właśnie tego trenera, który jeśli dobrze go wybrałem, to jest osobą, która mnie sama jej obecność motywuje, bo nie ma nic gorszego, jeśli jest to trener, który demotywuje i ja prawdopodobnie też mogę być dla kogoś takim trenerem, który nie do końca spełnia te wszystkie cechy, spoko, okej, dlatego mamy
innych trenerów, tak? I nigdy się nie obrażam, jak ktoś wybiera kogoś innego, jeżeli robi to świadomie, jeżeli to nie jest przypadek. I wtedy problemy z motywacją się kończą, bo ja doskonale sobie układam, doskonale sobie zdaję sprawę z tego, po co ja to robię, a wówczas pod to układam wszystko inne. No i też jakby planowanie tego, co będę robić danego dnia, w pewnym sensie pomaga, no bo jeżeli wszystko dzieje się przypadkowo, nagle coś się dzieje i ja całkowicie rzucam to, co robiłem wcześniej, bo nie rozumiem, po co to było, no to na pewno jest trudniej. Jestem nagle zaangażowany w zbyt wiele różnych projektów, zbyt wiele różnych zadań, które ciągle pochłaniają mój czas. No i wtedy łatwiej jest mi te rzeczy, które nie są dzisiaj pilne, czyli właśnie to moje zdrowie, które przecież nie pogorszy się z dnia na dzień, jak skoki kursu Bitcoina, tylko będzie to proces, który bardziej przypomina wzrosty na twoim rachunku bankowym, jeśli oszczędzasz na lokacie, to będzie to właśnie takie zmiany w zdrowiu są niezbyt widoczne z dnia na dzień, ale po wielu, wielu latach, jeśli coś robisz w tym kierunku, jeśli dbasz o to, żeby nie przeskakiwać tych treningów, nie marnować każdego kolejnego tygodnia na to, żeby zająć się tym, co jest pilne tu i teraz, ale być może na dłuższą metę nie ma żadnego znaczenia, no to wtedy nie będzie tych problemów z motywacją aż takich. Oczywiście jest to proces rozłożony w czasie na wiele, wiele miesięcy i lat i trzeba to, jak każdy inny nawyk w sobie, wypracować, czyli zacząć dzisiaj nakreślić sobie jakąś taką wirtualną linię grubą, to co było kiedyś, już na to nie zwracać uwagi, że miałem te problemy, nie powracać do tego zbyt często, ale zdawać sobie sprawę, że być może będzie trudno na początku, tyle że muszę zacząć pod tą górkę wchodzić, żeby znaleźć się na szczycie, no to muszę iść, co by się nie działo, wieje wiatr, pada śnieg, dmucha, idę dalej, tak, i mam od tego swojego tutaj gościa, który mi pomaga nieść ten ciężki bagaż, czyli tego trenera, który mi pokazuje ścieżkę, drogę i ja wtedy wiem, że mimo tego, że mi się nie chce, no to ja idę, bo tam na górze czeka na mnie jakaś nagroda i ta nagroda, wiadomo, cały czas gdzieś tam jest nieosiągalna, no bo zdrowie nie jest czymś, co można dojść, złapać za jakiś tam przedmiot i powiedzieć, dobra, mam to już jest koniec, zabieram się stąd i wracam na dół, tylko cały czas ta góra przesuwa się, tak? No ale o to też chodzi w tej zabawie, więc tak jakby bardzo rozległa, ale odpowiedź dla Norberta, który tutaj wielkie dzięki skomentował, więc dzięki Norbercie, mam nadzieję, że to będzie dobra odpowiedź dla Ciebie, a my idziemy sobie dalej, wracając tutaj do tego początku współpracy, to zapisywanie tego wszystkiego może być taką formą właśnie uzmysłowienia sobie, czy ja robię to, co rzeczywiście powinienem, czy ja nie robię tego, czy ja się przesuwam w dobrym kierunku, czy ja idę w tą ścieżką, gdzie jest ten mój cel, tak? Bo jeżeli on tam się znajduje i ja go widzę i wiem, jak on wygląda, no to jest mi dużo łatwiej, niż jak gdybym tak po prostu błądził. No i od tego też jest trener, żeby nam pomagać tutaj w tym wszystkim i jakby wracając do tego naszego dlaczego, tej odpowiedzi na to pytanie, które sprawia, że ja to robię, co robię w danej chwili, jeśli jestem świadomym człowiekiem, no to mogę bardziej lub mniej właśnie świadomie zmierzać w odpowiednim celu. Jeżeli mój cel jest taki mglisty, i wychodzę na dwór tylko i wyłącznie sobie tak pospacerować, no to okej, są tam jakieś zalety tego, bo wiadomo, idę się natlenić troszeczkę, odpocząć, wyluzować, no ale nigdzie konkretnie nie zajdę, nie będzie to jakaś podróż, która w życiu będzie miała duże znaczenie, no nie? Tak samo jest z pójściem na trening, jeżeli ja tak sobie chodzę po prostu, bo nie wiem, bo lekarz mi kazał, bo żona poprosiła, bo brzuszek mi wyrósł, bo po prostu źle się czuję chwilowo i za pół roku pochodziłem, czuję się lepiej, wyglądam trochę lepiej, brzuszek trochę spadł, ale dalej nie wiem, po co ja to robię. Tak na dłuższą metę, no to prawdopodobnie przerwę tą współpracę, bo będzie mi się wydawało, że już jestem na szczycie, a tak naprawdę no to pojawiły się chmury i nie widać tego szczytu, ale ja o tym nie wiem, bo robiłem to mniej świadomie. Tak więc pomogą też takie właśnie twarde reguły, że ustalam sobie dzisiaj, że i tutaj taka gwiazdka, żeby nie robić tego zbyt, że tak powiem, ambitnie, ale nadal twardo, powiedzmy, dwa razy w tygodniu zrobię coś dla siebie, przynajmniej przez godzinę, przez najbliższe 3 miesiące, tak? I potem, jeśli mi to się uda, no to kolejne 3 miesiące mogę sobie powiedzieć, że będę robić 3 godziny w tygodniu. Niekoniecznie muszą to być zaraz 3 treningi z trenerem. Może to być 1 trening, 2 treningi, a mogą być to 2 treningi plus później na przykład godzina jazdy na jakimś tam rowerze, czy ktoś lubi, powiedzmy, wyjść na spacer, rzeczywiście pobiegać, cokolwiek. Tylko i wyłącznie ta regularność sprawi, że będziemy ten nawyk budować przez długie lata, że będziemy świadomie zmierzać w kierunku tego celu. I to jest dobry początek współpracy, jeżeli sobie ustalimy ze sobą te reguły. Oczywiście trener
powinien nam też jakieś reguły ustalić, takie formalne naszej współpracy, jak będziemy się z nim porozumiewać, jak będziemy tam zmian dokonywać w tej współpracy i tak dalej, to już są takie technikalia. No i wtedy fajnie można sobie też jeszcze ustalić taką nagrodę, czyli jeżeli określiłem sobie, że powiedzmy, niech to będzie już ten mityczny 1 stycznia, który wszyscy wybierają na start swojej takiej przygody ze sportem, z aktywnością, no to ustalam sobie, że te 3 miesiące wytrzymam, choćby nie wiem, co się stało, jakby się nawet miało, nie wiem, zawalić moje życie, bo zdarza się tak czasami komuś, to ja mimo wszystko zrobię ten trening, czy to będzie z trenerem, czy samemu, czy cokolwiek, to nie muszą być jakieś mega ambitne plany treningowe, cokolwiek, po prostu jakaś aktywność fizyczna te 2 razy w tygodniu, to ustalam sobie jakąś nagrodę, mniejszą lub większą, najlepiej, żeby to była nagroda związana z tym celem, czyli coś zdrowego, a nie jakieś wino, nie wiem, alkohol, słodycze, bo to tak naprawdę tak jakbyśmy chcieli zmierzać do celu, ale na końcu czekało na nas zupełnie jakieś jego przeciwieństwo i jakby nagrodą za nasze starania nie może być coś, co je rujnuje, bo to jest w ogóle bez sensu, więc taka nagroda ma pomagać, ma nas utwierdzać w tym, że będziemy robić coś dobrego, że to jest wynik ciężkiej pracy, to jeżeli nam się na końcu udało ją osiągnąć, no a jak się nie uda, no to trudno, to rozpoczynamy od nowa, być może sobie narzuciliśmy zbyt trudny cel, być może zbyt ambitnie, ale nie możemy powiedzmy na początku stawiać sobie za cel 4 razy w tygodniu aktywność, czy 6, jak ktoś czasami robi, niektórzy tak robią, bo kiedyś nam się to udało, jakbyśmy młodzi. Dzisiaj nie jesteśmy tą osobą, którą byliśmy 10 lat temu, więc musimy delikatnie, łagodnie, ale na tyle twardo, że jak już ustalę, to się tego trzymam. To musi być realistyczne, to musi być możliwe do osiągnięcia. Więc jak mamy tą nagrodę, no to możemy przejść wtedy, mamy ustalone te swoje warunki, te swoje, że tak powiem, początek tej współpracy określony, to możemy rozpocząć ją i kontynuować w takim etapie, który tu nazywałem podczas, czyli po to, żeby ona była udana, wiele różnych rzeczy musi się dziać. Musimy, tak jak w kółko wałkuje, wracać do tego, po co to robię. Bo ja też mam trudne dni, zdarza mi się samemu, mimo tego, że współpracowałem przez wiele lat z różnymi trenerami jako podopieczny, w tym momencie akurat nie, to jest też tak, że nie mając trenera, czy mając go, mamy lepsze i gorsze dni, to każdy wspomni, na pewno się zgodzi, kto jakikolwiek tam przygody z treningiem, czy z jakimikolwiek aktywnościami miał, że nie zawsze się chce, ale właśnie pokonywanie tej trudności, ten brak tej motywacji, o której tutaj Norbert wspomniał, to jest naturalny etap jakiegoś wyzwania, jakiejś aktywności, jakiegoś czegoś, co będzie prowadziło w takim kierunku, jak coś o czymś, co ma duże znaczenie dla nas, jakieś przynajmniej wartościowe aktywności. Każda z nich napotka swoje trudności i wtedy musimy chwilę się zastanowić, że okej, dobra, może dzisiaj mam słaby dzień, nie wiem, w pracy szef opierdzielił mnie 16 razy, wszyscy się rzucają do mnie o coś, same problemy, tutaj jeszcze rachunki, nie wiadomo co. Zawsze wtedy się staramy wyjść spoza tego problemu, spoza wszystkich sytuacji, które są negatywne, wrócić do tego, dlaczego ja to robię i znaleźć powód, żeby to zrobić, żeby nie siedzieć sobie z założonymi rękami na głowie i tylko jakby uzasadniać samemu sobie tego powodu, dla którego nie warto iść na trening, tylko że właśnie poszukać powodu, dla którego warto, dla którego sprawi to, że ja mimo tego, że się w tym momencie czuję źle, słabo, nie mówię tu o chorobie, bo jak ktoś jest chory, no to wiadomo, warto odpocząć, warto wrócić z naładowaną baterią, ale jak jest taki gorszy dzień psychicznie szczególnie, czy nie wiem, ktoś zwala na pogodę, ktoś inny zwala na cokolwiek, tak, na pracodawcę, na szefa, na żonę, na kochankę, na kogo tam chcecie, to jest tylko i wyłącznie zewnętrzny czynnik, który spowodował twoją decyzję, żeby nie iść na trening. Ty decydujesz, to ty jesteś osobą, która w tym momencie stwierdziła, nie no, poddaję się, tak? A jak ustaliłeś te zasady dobrze i na początku ze sobą przedyskutowałeś przede wszystkim, że robię to, bo chcę być zdrowy, bo chcę być sprawny, bo chcę być w stanie, nie wiem, móc bawić się z dziećmi, dopóki są dziećmi, a potem z wnuczkami i nie musić do tego, że tak powiem, co chwilę siadać albo, nie wiem, być w stanie iść na wycieczkę z nimi w wieku X lat, tam za 20 czy 30 lat dalej, być w stanie samodzielnie wędrować przez góry, czy cokolwiek, jeździć na rowerze, biegać, no to wiesz, że idąc na ten trening, to jest taki właśnie jeden
jedna taka cegiełka, którą dokładasz do tego wszystkiego i to są twoje zasady, które mówią, że nie ma gorszych dni, nie ma tutaj co lamentować, płakać, tylko trzeba wrócić na chwilę, zatrzymać się, obiektywnie spojrzeć na sytuację i powiedzieć, dobra, jest słabiej dzisiaj, trochę gorszy dzień, nie oczekuję od siebie zbyt wiele, ale zrobię ten trening, bo wiem, że mi to daje radość, bo wiem, że mi to przynosi oczekiwane efekty w dłuższej perspektywie. No i też rozmawiać z trenerem, tak, w czasie tej współpracy, jeżeli ona ma być udana, jeżeli ma być to dobra współpraca, to musimy rozmawiać, musimy mówić nie tylko o samym treningu, o samych ćwiczeniach, ale o tym właśnie, co się dzieje w naszym życiu, tak, co my przeżywamy, co się tak naprawdę udaje, co się nie udaje. Tutaj widzę chwilowo, mamy jakąś przerwę chyba w transmisji, nie wiem, co się dzieje, ale o dobra. Pewnie już chyba wróciło, więc musimy komunikować się. Komunikacja to jest dla ludzi jedyna tak naprawdę droga do skutecznego porozumienia. Jeżeli brakuje tej komunikacji, jeżeli ty sam ze sobą nie potrafisz się komunikować, bo no 90, nie mówię, liczbowo to też trochę brzmi głupio, ale bardzo duża część ludzi na całym świecie nie za bardzo rozumie to, że trzeba ze sobą też się komunikować, czyli rozmawiać, tak nie mówię na zasadzie gadać do siebie, ale swoje oczekiwania gdzieś tam opisywać, czy to będzie, nie wiem, w formie takiej fizycznej, literalnie na kartce, czy w głowie, to nie ma dużego znaczenia, ale najlepiej, żeby to gdzieś w jakimś notesiku sobie wypisać i wracać do tego, to jeśli tej komunikacji z trenerem nie będzie, to będzie jeszcze trudniej, no bo on nie jest jasnowidzem, nie będzie czytał w naszych myślach i nie będzie wiedział, na czym nam zależy, bo same ćwiczenia to jest tylko i wyłącznie jeden aspekt, a oprócz tego wiadomo, że możemy się właśnie gorzej czuć, możemy mieć jakiś ból czegoś, kontuzję, problem w domu, z czymkolwiek, z pracą i to wszystko ma wpływ na tą współpracę, a może się odbijać na tym, że ktoś będzie od nas jako trener wymagał dużo więcej niż my sami jesteśmy w stanie z siebie dać i to będzie rodziło w nas takie poczucie niepokoju i nie będziemy być może tego automatycznie łączyć z tym treningiem, ale w pewnym sensie gdzieś tam w podświadomości będzie to wracało i powiem szczerze, że taka osoba, która nie rozumie sama siebie, będzie miała ten kłopot, że po pewnym czasie jej się to znudzi, bo po pierwsze nie wie, dlaczego to robi, po drugie nie uzasadnia sama przed sobą swoich jakichś tam posunięć, które w życiu dokonuje, ale czując się coraz gorzej, trening będzie powodował zmęczenie, będzie powodował wysiłek, będzie powodował, że ona będzie taką niechęć czuła do tego miejsca, bo to będzie jej się kojarzyło z tym, że coś tam nie idzie, zamiast sobie odwrócić tego kota ogonem i powiedzieć, dobra, to właśnie trening mi pomaga, bo tutaj jestem w takiej bezpiecznej strefie, w tej oazie, gdzie jestem w stanie sobie zapomnieć na chwilę o tych kłopotach życia codziennego, bo właśnie po to też między innymi, moim zdaniem przede wszystkim, robimy tego typu rzeczy, żeby odstresować się, żeby od tego odejść i na chwilę o tym zapomnieć. No, więc to tak wygląda. Tutaj Norbert napisał, dlatego właśnie sporty solowe, niezespołowe, w tym siłownia, tudzież crossfit, wymagają hiper, super wewnętrznej motywacji, do której kreowania złotym środkiem są ludzie wokół, trenerzy, ekipa morsująca, biegająca. No na pewno jesteśmy, jak to wielokrotnie wszyscy różnej maści coachowie i specjaliści zawsze powtarzają, takim zwierzęciem stadnym, to każdy chyba rozumie, że jednak człowiek, mało który, bo są tacy też, ja mniej niż inni, czuję tę potrzebę bycia w jakiejś społeczności, chociaż też i raczej wydaje mi się, że każdy naturalnie ma takie poczucie, że jednak przynależność do jakiejś grupy pomaga mu, bo jesteśmy no, z natury gdzieś tam stadnymi osobnikami i od setek tysięcy czy milionów, czy ktokolwiek, ile tam wierzy, że człowiek już żyje na tej planecie i tak było i prawdopodobnie tak będzie, chociaż no, ta cała sytuacja z tymi wszystkimi, no wiecie co, powoduje, że coraz więcej czasu spędzamy sami i to ma jakiś tam wpływ, ale jednak mimo wszystko czujemy tę wewnętrzną potrzebę dążenia do tego, żeby coś komuś pomóc, pokazać, podpowiedzieć, udowodnić czasami nie tylko sobie, ale właśnie też innym i to też jest poniekąd dobra motywacja, ale jeżeli ciągle tylko i wyłącznie z zewnątrz mamy potrzebę, żeby nas coś motywowało, no to zwykle jest to dla mnie znakiem tego, że właśnie nie rozumiemy tego poczucia, bo no ja doszedłem już do takiego poziomu, na którym mnie jest łatwiej oczywiście zrobić trening, gdy jest grupa, mnie to motywuje i popycha do większego wysiłku, to prawda, ale nie jest tak, że jest mi ona potrzebna, że gdyby zabrakło tych ludzi, to ja treningu nie zrobię z tego powodu, że ich nie ma. I to jest często też niepotrzebne takie przesuwanie odpowiedzialności za swoje zdrowie na to, że brakuje czegoś z zewnątrz. Tak? Jeżeli tylko i wyłącznie patrzymy na czynniki zewnętrzne jako powody, dla których
chcemy lub nie chcemy ćwiczyć, czy czujemy motywację lub nie czujemy, no to coś tutaj nie gra do końca i warto byłoby zerknąć wgląd i zrobić sobie wewnątrz siebie, czy rzeczywiście dobrze rozumiemy, dlaczego to robimy. No i jeśli uda nam się to, a życzę to każdemu, to będzie nam łatwiej, będzie nam po prostu łatwiej, bo nie będziemy musieli właśnie tej super hiper motywacji, bo ja nie mam żadnej motywacji do tego, żeby ćwiczyć. Powiem szczerze, otwarcie, że mi się nigdy nie chce ćwiczyć. To jest coś, co może kogoś zdziwić, że jak to, jesteś trenerem i mówisz, że nie masz motywacji? No nie, no to w ogóle bez sensu. No nie, ja nie mam żadnej motywacji. Ja nie potrzebuję, żeby wystąpił taki moment w ciągu dnia, który powie mi, teraz masz motywację, idziesz i ćwiczysz. Tylko ustalone mam, że o tej godzinie chodzę na przykład na tenisa, bo to kocham, o tej godzinie sobie robię trening, bo wiem, że to jest jak mycie zębów, że trzeba rano wstaję, myję zęby, tak? Nie muszę poczuć motywacji do tego, żeby wstać, złapać za szczoteczkę i a nie, jednak mi się nie chce, wiesz, teraz nie umyję tych zębów, bo mam ciężki dzień, jednak pogoda dzisiaj jest słaba i chyba zrobię to jutro. Po prostu to robię, tak? To jest naturalny etap. Tak jak sięgasz rano po, nie wiem, ktoś pije kawę, ja lubię bardzo czarną i nie robię tego, bo mam taki, że tak powiem, akurat, że tak to nazwę, motywację, że kurczę, nie no, ale teraz to bym wypił tą kawę, bo poczułem jakiś nagły napływ energii, tylko robię to, bo czuję to jako taki mój rytuał codzienny, tak, który sprawia, że może kawa nie jest najlepszym przykładem, bo to też jedni mówią, że dla zdrowia, drugi, że nie jest zdrowa. Nie kłóćmy się tutaj o to, to nie ma znaczenia, ale chociażby taka gimnastyka poranna, którą gdzieś tam sobie wykonuję rano, też jest elementem moim takim codziennym, gdzie ja w ogóle nie włączam nawet takiego do końca świadomego myślenia na ten temat, tylko robię to. Robię to z takiego automatu i do tego należy doprowadzić, żeby może to nie jest automat taki czysto fizyczny, że wstaje i samo się robi, tylko no, jednak jest to jakaś decyzja w mózgu, ale na tyle jest to zakodowane we mnie, że jestem w stanie nie stawiać przed sobą jakichś tam argumentów za czy przeciw, czy teraz zrobić, czy lepiej się czuję, czy gorzej, tylko no dobra, to jest mój dzień, to jest, ja to tak robię i sobie tak ustaliłem i tego się trzymam i wtedy czuję się nawet lepiej, bo wiem, że odhaczyłem te x zadań, które rano sobie gdzieś tam zaplanowałem, więc jakby rozmawiając tutaj o takich sprawach ze swoim trenerem, będzie łatwiej. Będzie też łatwiej, jeżeli będziemy dbać o tą relację, czyli będziemy starać się równie mocno, co nasz trener. Jeżeli widzisz, że trener się nie stara, no to słabo. Mam nadzieję, że większość trenerów, mimo wszystko jako pasjonaci tego tematu, to zazwyczaj wychodzi naprzód, gdzieś tam pyta, podpowiada. Oczywiście pewnie zdarzy się i tak, że ktoś powie, że ja się też nie staram, bo być może nie spełniam jego oczekiwań. To już jest subiektywna ocena i każdy ma do niej prawo. Aczkolwiek chodzi mi tutaj o to, że najczęściej podopieczny, który już przyszedł, czuję się, że gdy zdecydował, rozpoczął tą współpracę, to odhaczył ten taki tick box gdzieś tam na swojej liście zadań, czy to w jakiejś aplikacji, jeśli używa, bo to popularne w ostatnich czasach, czy na swoim jakimś tam wirtualnym, myślowym na liście zadań, że dobra, miałem się zapisać, zapisałem się, miałem chodzić, chodzę, to już jest ok, to już wystarczy, a tak na dobrą sprawę to zaangażowanie w tą relację polega na tym, żeby tutaj no, słuchać, realizować i wdrażać takie wskazówki, sugestie. Gdzieś one będą często wykraczały poza naszą tak zwaną, to też lubię, strefę komfortu, tak? Strefa komfortu, czyli to, co ja dzisiaj akceptuję jako coś, co istnieje w moim życiu, jako jakieś tam pewne ramy swojego życia i bardzo często wraz z wiekiem coraz trudniej jest nam wychodzić poza te określone ramy. No i to jest smutne, ale jednak możliwe do pokonania, bo wiele osób udowadnia to, niekoniecznie muszę mówić, że to ja, tylko jestem taki, ale bardzo dużo osób jest takich, które świadomie do tego podchodzą i mówią sobie tak, no okej, skoro jestem tutaj, to znaczy, że nie byłem w stanie tego zrobić samodzielnie, była mi potrzebna pomoc, teraz otrzymuję pomoc i bywają dwa rodzaje ludzi. Jeden, który dla świętego spokoju przytakuje i mówi, dobra, okej, tak, super, potem idzie do domu i dalej robi wszystko tak, jak robił poprzednio. No i niestety to jest większość osób. Co zrobić? Poza mocą tutaj trenera leży to, co zrobisz ty samodzielnie w domu. On jest tylko twoim, tak jak mówiłem wcześniej, przewodnikiem na twojej ścieżce, a ty jesteś odpowiedzialny za to, żeby zrobić to, żeby to wykonać. Jak? No to trudno powiedzieć często, bo nie znamy waszego stylu życia, rozkładu zajęć, pracy i tak dalej, obowiązków, mnóstwo różnych czynników,
Aczkolwiek, no, jeśli tego nie robisz, no to sobie tak jakbyś sam pod sobą kopał dół, tak można powiedzieć. No bo prędzej czy później, mając jeszcze słabe zrozumienie tego, dlaczego pewne rzeczy robisz, czyli że przyszedłeś na ten trening, ale nie przemyślałeś sobie, po co to wszystko robisz, no to będzie ci coraz trudniej. Będzie ci coraz trudniej, bo nie dość, że nie wprowadzasz tych wskazówek w życie, nie realizujesz tego, co ci ktoś podpowiada, gdzie często ta osoba z zewnątrz dużo lepiej widzi twoje problemy, bo sami mamy takie trochę zawężone spojrzenie na swoją własną osobę i uważamy, że robimy wszystko dobrze, to niestety nawet, nie mówię nawet, bo to ja przede wszystkim mam wiele takich rzeczy, które mogę sobie i wiem, że nie zdaję sobie sprawy z ich istnienia, ale robię je źle i też dlatego w pewnym sensie, gdy wiem, że chciałbym coś więcej osiągnąć, ale tego nie osiągam, no to muszę zapytać kogoś, kto jest w stanie z zewnątrz spojrzeć na mnie i powiedzieć, ok, tutaj i tutaj popełniasz jakiś błąd. I wiele osób się, że tak powiem, nie chce do tego mentalnie przyznać, nie chce tego zaakceptować przede wszystkim przed samym sobą i dużo osób nie lubi słyszeć, że robi coś źle. A moim zdaniem, no to jest naturalna kolej rzeczy w życiu, że robimy bardzo dużo źle i tylko w ten sposób możemy robić coś lepiej, jeśli sobie zdamy z tego sprawę. Więc ja lubię robić źle bardzo dużo, robię źle specjalnie, po to, żeby coś popsuć, po to, żeby zobaczyć, czy się zepsuje, może lepiej tak to ująć. Jeśli się zepsuje, no to wtedy wiem, że to nie działa i wiem, że tego mam już drugi raz nie robić, a zrobić to inaczej. Zapytać kogoś, kto mi podpowie, kto być może to zrobił już, właśnie taki trener, i spróbować zrobić to w inny sposób. Tylko tak, mi się wydaje, możemy iść do przodu i w górę. No i kolejna rzecz, którą podczas takiej współpracy fajnie by było zrobić, no to właśnie wymagać od siebie, a nie tylko i wyłącznie od trenera, no bo wiadomo, że od trenera mamy jakieś tam wymagania, potrzeby, żeby on zrealizował ten trening, żeby rzeczywiście zaangażował się w ten proces, podpowiedział nam, ale no też, tak jak mówiłem już i zawsze będę powtarzał, nie jest jasnowidzem, stara się dopasować te oczekiwania, które względem ciebie ma, do twoich możliwości, ale też nie wszystko wie, nie, tobie nie jest w stanie powiedzieć wszystkiego, ty też się zmieniasz jako osoba, ty też widzisz, że coś się tam w twojej głowie inaczej obrazuje, więc warto sobie te oczekiwania swoje wypisać i porównywać z tym, co było wcześniej, odnawiać jakby, realizować takie aktualizacje, można powiedzieć, czyli jeżeli coś się nie sprawdza, to zajrzeć w te swoje wymagania, w te swoje powody i ewentualnie je zmodyfikować, niekoniecznie w górę, może też w dół, może zbyt wiele od siebie wymagaliśmy, ale zawsze staramy się wymagać trochę więcej, jeżeli już wszystko idzie w dobrym kierunku, niż poprzedniego dnia, poprzedniego miesiąca, żeby nie stać w miejscu, bo tak naprawdę jak stoimy w miejscu, no to cały świat idzie naprzód, to wszyscy wiedzą i my, prawdę mówiąc, cofamy się. No i wtedy, jak już jesteśmy po tej, że tak powiem, na tym etapie nadal, gdy ta współpraca jest udana, to może się tak zdarzyć, bardzo często się tak zdarza, że pojawiają się różnego rodzaju, niekoniecznie lubię tutaj tą nazwę, ale problemy, inaczej mówiąc, wyzwania, czyli no jakieś tematy takie, które nam uprzykrzają życie, można powiedzieć, czyli utrudniają nam, bo no tak wygląda niestety, albo niestety życie, że nigdy nie będzie wszystko idealnie i raczej ciężko byłoby tego oczekiwać, a nawet można powiedzieć, głupie by to było i też byłoby nudno, gdyby ciągle wszystko szło pomyślnie, to byśmy prawdopodobnie spoczęli na laurach i przestali to robić, tak więc pojawiają się jakieś wyzwania. No to wtedy jak zwykle, bo można to zauważyć, jakiś schemat, tak? Pierwszy punkt, zawsze wracaj do swojego dlaczego. Gdy pojawiają się problemy, wracaj do swojego dlaczego. Gdy idzie wszystko dobrze, też wracaj do swojego dlaczego, żeby upewniać się, tak jak idziesz po szlaku w górach czy gdziekolwiek indziej, jedziesz do jakiegoś miasta, no to cały czas spoglądasz na tego GPS-a i jeśli go nie używasz, no to na znaki na drodze, a jeśli nawet nie używasz znaków, no to jakby otoczenie, teren podpowiada ci, że jesteś w dobrym miejscu, bo znasz je, a jak nie znasz, no to musisz mieć jakąś formę potwierdzenia, że znajdujesz się w dobrym miejscu, więc to twoje dlaczego, no to jest taka mapa, taki drogowskaz, taki kompas jakiś, który pokazuje, że tam jest to, do czego ja zmierzam, no nie? Więc jak się pojawia taki problem, wracasz tam i tłumaczysz samemu sobie najpierw, a potem trenerowi, co jest dla ciebie ważne, dlaczego nie idzie ci tak dobrze, jakbyś chciał, czy ty być może nie zrobiłeś tutaj jakiegoś błędu na tym etapie właśnie analizy tego, co jest dla ciebie ważne i może określiłeś coś, co tak naprawdę nie jest aż tak ważne jako ważne. No dużo, dużo takich tematów, które nie są bezpośrednio związane z samym treningiem, ale są całą taką mentalną otoczką tego wszystkiego, co, która powoduje, że właśnie są problemy z tą motywacją, o której wspomniał Norbert, bo sam problem z motywacją wynika z brakiem zrozumienia samego siebie w pewnym sensie. W pewnym sensie, bo można mieć gorszy dzień czy dwa, ale człowiek jako tako, jako jednostka, jako istota, jako zwierzę tak naprawdę nie ma żadnego problemu z motywacją. Zawsze jak potrzebuje iść do toalety,
To nie szukam motywacji. Idę, mam potrzebę i ja ją rozumiem, bo sygnał poprzez mój układ hormonalny daje mi do podświadomości znak, że już pora. Tak samo jest z jedzeniem, tak samo jest jak masz potrzebę zapewnić sobie dobrobyt, czy nawet chociażby dach nad głową, to zrobisz wszystko w tym kierunku, żeby to zrobić, tak? Oczywiście są wyjątki, są osoby, które sobie z tym nie radzą, ale to nie na ten temat dzisiaj rozmawiamy, ale 99% społeczeństwa radzi sobie z tym świetnie na takich podstawowych poziomach, a jak przychodzi już o ten poziom wyżej, czyli o to, żeby zadbać o swoje zdrowie, o swoją sprawność, o swoją przyszłość, no to jakby uzasadniają sobie samemu, że to jest trudne. I to są wszystko przekonania. Wszystko w naszej głowie funkcjonuje jako jakieś tam postrzeganie rzeczywistości, która tylko i wyłącznie jest tworzona w naszej głowie, jej obraz. Czyli jak ja widzę coś i widzę na przykład salę treningową, to dla mnie ta sala treningowa wygląda tak samo, ale jej poczucie tego, co tam się dzieje i jakby te obawy z tym związane u osoby, która jeszcze nie wie, dlaczego tam miałaby być, znajdować się i robić te różne dziwne rzeczy, które my robimy, może być aż tak duże, przytłaczające, że ona sobie uzmysławia i uzasadnia to na takim poziomie logicznym i świadomym w taki sposób, że kurde, nie, no nie ma motywacji, bo ten jej lęk wewnętrzny, który gdzieś tam egzystuje sobie na poziomie podświadomym, powoduje, że ona nie rozumie, dlaczego ten lęk czuje, ale musi go jakoś uzasadnić przed samym sobą najlepiej w taki sposób, który będzie skuteczny, czyli sprawi, że ona tam nie pójdzie. A jeżeli powiem sobie samemu, że ja nie mam motywacji, no to jest wystarczające do tego, żeby nie znaleźć się tam. Bo tak naprawdę ja nie muszę wchodzić głęboko gdzieś tam, mówię ja, czyli ty, nie musisz tego analizować i najczęściej właśnie brak tej świadomości, tej analizy automatycznej takiej wewnątrz swojej głowy, samego swojego jakiegoś tam zakresu potrzeb, powoduje, że upraszczamy sobie życie w ten sposób, mówię, nie mam motywacji, tak? I ta motywacja wynika z tego, że ci się nie chce, a nie chce ci się, bo nie rozumiesz, dlaczego jest to ważne. A jeżeli ja na przykład dzisiaj przyjdę do ciebie i powiem ci, że warto byłoby odłożyć sobie, nie wiem, 100 tysięcy złotych na czarną godzinę, no to bardzo łatwo jest to każdemu zrozumieć. No tak, to są pieniądze, tak? To wszyscy wiedzą, że kurczę, ma rację, mówi prawdę, bo może być ciężko, nadchodzą takie dni, załóżmy w twoim życiu, że przydałyby ci się te pieniądze i wtedy ty to łączysz bezpośrednio już dzisiaj. Ale jak mówię do ciebie na etapie dzisiejszym, gdzie ty czujesz się w miarę dobrze, nie dolega ci nic, jeszcze nie stwierdzono u ciebie żadnej choroby, to mówię do ciebie, słuchaj, zadbaj o to, żeby być zdrowym, a żeby to nastąpiło, no to musisz regularnie trenować, ćwiczyć, coś robić, być aktywnym. To mówisz sam do siebie gdzieś tam wewnątrz, że no jak to, po co, przecież przez ostatnie 10 lat tego nie robiłem, no i nic wielkiego się nie stało. Tylko że nie wiesz, co wydarzy się za 5-10 lat, no i świadomy, mądry człowiek, który, że tak powiem, potrafi przewidywać trochę strategicznie, sobie potrafi przemówić do rozsądku i wyobrazić sobie te potencjalne negatywne konsekwencje, bez względu na to, czy one są realne, czy nie, w ten sposób, żeby się przekonać do tego, że okej, to jest ważne, muszę się tym zająć i jeżeli się nie zajmę tym dzisiaj, albo jutro, albo w najbliższym tygodniu czy miesiącu, no to swoje to konsekwencje będzie miało. A potem, gdy to się rzeczywiście zaczyna dziać w życiu każdego, kto przechodzi jakieś poważniejsze choroby, to też nie wracamy wstecz i nie łączymy tego, a nawet wręcz unikamy tego, no bo wiadomo, no po co nam to, to nam wtedy już nie pomoże. I brak tego zrozumienia, że jedno z drugim to ma bezpośredni wpływ, jedno na drugie, to powoduje, że jakby uzmysławiamy sobie to już po fakcie i odrzucamy powody, które mogły być w naszej kontroli, czyli właśnie zadbanie o to, żeby była ta regularna aktywność, żeby zadbać o odżywianie, żeby odpowiedni styl życia prowadzić, to już nam nagle, bo to właśnie jest słowo klucz, nagle pojawia się diagnoza lekarza w wieku 60, 40, ilu tamkolwiek lat kto ma, to jakby nie łączymy tego i mówimy, kurczę, nie no, ale ty, mam cukrzycę, nie, na przykład, skąd to się wzięło, ale mam pecha, nie, no nie masz pecha, tylko przez całe życie nie dbałeś o siebie, nie robiłeś tych drobnych, małych kroczków, które prowadziły w tym celu, żeby tego uniknąć, no i niestety, no, większość tego ludzi nie rozumie, to jest problem, więc jakby zastanowiwszy się głęboko nad tym wszystkim, można łatwo do tego dojść, tylko trzeba sobie bardzo mocno to wmówić w głowę i często to robić na początku. Dlaczego to jest właśnie ważne, no nie? No i właśnie jak już rozpoczniemy taką przygodę, rozpoczniemy jakiś swój nowy etap, rozdział życia, nie ma co już wtedy rozprawiać nad tym, co było, co się zdarzyło, co się nie zdarzyło, co się udało, tylko trzymać się tego kursu, trzymać się tych reguł, trzymać się tej swojej wybranej przez siebie częstotliwości i brnąć w to, tak? Nie poddawać się, nie można powiedzieć sobie, kurczę, nie no, 2 miesiące minęły, ja tutaj tylko kilogram schudłam czy schudłem, bo to nie jest wszystko istotne. To jest wszystko gra długoterminowa, wszystko ma
swój cel, swoje efekty dopiero bardzo późno, często po długim, długim czasie. I poddanie się na takim etapie, gdzie jest jeszcze to wczesny etap, czyli pierwsze powiedzmy 12 miesięcy, u większości osób sprawia, że mają takie poczucie porażki jakiejś, która później nie jest dostatecznie przeanalizowana i wpływa na to, że prawdopodobnie na kolejnym etapie, gdy to nastąpi, jak takie cykliczne fale, wzrosty i spadki, wiadomo, w życiu każdy ma, to no, będzie dużo trudniej znowu wejść na tą falę wzrastającą i znowu się odważyć, pokonać ten taki pierwszy etap, kiedy chcemy rozpocząć. A jest on no, najtrudniejszy dla ludzi na początku, mimo że, tak jak już nieraz mówiłem, najtrudniej to naprawdę nie jest rozpocząć, tylko właśnie nie poddać się, trwać. Gdy pojawią się, a pojawią się na pewno różnego rodzaju jakieś takie przeciwności losu, tak to nazwijmy ogólnie, czyli jakieś kłopoty z pracą, jakieś, nie wiem, zawirowania życiowe, jakieś inne sytuacje, na które być może i nie mamy wpływu, ale zawsze jakiś mniejszy lub większy mamy, to będziemy sobie wtedy mogli łatwiej wytłumaczyć samemu sobie i naszemu trenerowi, dlaczego właśnie warto się nie poddać, dlaczego warto kontynuować, zamiast od razu chwytać za ten telefon do przyjaciela i mówić, słuchaj, nie, no ja się poddaję, bo straciłem pracę, czy coś tam. Można zawsze porozmawiać, pokonać tą przeszkodę i w ten sposób umocnić tą taką naszą, jak to się mawia, czego ja bardzo nie lubię, silną wolę. Silna wola, moim zdaniem, to w ogóle jest jakiś taki konstrukt bardzo głupi, ponieważ nie ma czegoś takiego, moim zdaniem przynajmniej. Może sobie to człowiek po prostu jak wszystko zastosował jako takie uproszczenie, czyli taki właśnie konstrukt myślowy, który ma służyć temu, że jeżeli ja dzisiaj czuję brak chęci do czegoś, no to ja sobie to uzmysławiam w taki sposób, że mówię do tego mojego wewnętrznego ja, kurczę, nie, no ja mam słabą, silną wolę. Co to w ogóle jest? Co to jest ta słaba, silna wola? Widzę, że tutaj mała, chwilowa przerwa w transmisji była, więc podejrzewam, że mogą być małe zaniki, ale nie przejmujcie się, już chyba wróciło. W każdym razie, o co tu chodzi? No, z tą silną wolą. Silna wola to jest taki właśnie troszeczkę zamiennik jakiejkolwiek innej wymówki, która, czy to brak czasu, czy coś jeszcze innego, to ludzie lubią zwalać na coś, co jest jakby poza ich kontrolą. No bo teoretycznie to ty jesteś osobą, która kontroluje, czy masz silną wolę, czy nie. To ty podejmujesz decyzję, czy dzisiaj wstaniesz, pójdziesz na ten trening, czy na niego nie pójdziesz, tak? Jeżeli dzisiaj się gorzej trochę czujesz, no to oczywiście, nie mówię, że za wszelką cenę masz iść na ten trening, no jesteś chory czy chora i nagle przecież Łukasz powiedział, że nie mogę się nigdy poddać, ja muszę mieć silną wolę i w ogóle... Nie, 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 to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby najzwyczajniej w świecie zrozumieć, że okej, okay, dobra, jeden czy dwa gorsze dni, czasami tydzień, bo jak ktoś jest naprawdę chory, to może być to tydzień czy dwa, to jest jak najbardziej normalne i nie zabijać się z tego powodu, tylko mieć to poczucie, że okej, okay, dziś mam gorszy dzień, ale tak na dobrą sprawę, to co się takiego poważnego wydarzyło, związanego z tym treningiem? Nic. I wszystkie często problemy, które mamy, można też dzięki temu treningowi troszeczkę załagodzić i nawet wręcz odwracając swoją uwagę na tą godzinę czy dwie, jeżeli pójdziemy na taki trening, spowodować, że zupełnie świeże spojrzenie się w naszej głowie pojawi na jakiś temat i będziemy w stanie lepiej do niego podejść i go nawet rozwiązać, więc można znowu, ja lubię tak odwracać tego kota ogonem, bo niestety wiele osób koncentruje się na tym powodach, dla których nie zrobić czegoś, zamiast się skupić na tym powodzie, dla którego warto coś zrobić. I to jest zawsze moim zdaniem, i rzadko lubię słowo zawsze albo nigdy, ale moim zdaniem zawsze jest to dobre podejście, żeby przynajmniej spróbować, znaleźć taki powód, który będzie powodem do tego, żeby zrobić trening. Być może nie znajdą się i nie mówię, że zawsze się znajdą, ale często jest tak, że szukamy niepotrzebnie powodów dla niezrobienia czegoś, no i zasłaniamy się tą taką wymówką, która nie zawsze jest adekwatna do danej sytuacji, więc nie ma co tutaj na tą silną wolę zwalać, tylko po prostu wyrabiać nawyki, bo tylko to tworzy taką właśnie trwałą, mocną, silną wolę. Nie lubię, tak jak mówię, tego określenia, ani motywację, którą też mamy wtedy, bo mamy nie motywację, tylko mamy potrzebę, bo wiemy, że jest to potrzebne i dopóki coś jest potrzebne w naszym życiu, a zdrowie, myślę, że każdy to zaakceptuje, jest nam potrzebne zawsze, to będziemy to robić. Jeżeli na przykład jest nam trener potrzebny, to będziemy z nim współpracować. Jak stwierdzimy, że jest nam niepotrzebny, to mimo tego, że mamy motywację do spotkania z nim, stwierdzimy, no ale po co mi to, nie wiem, jest nam potrzebny szewc, idziemy do szewca, jest nam potrzebny mechanik, idziemy do mechanika. Nie idziemy tam, bo mamy motywację go odwiedzić, tylko mamy potrzebę i załatwiamy tę potrzebę, tak jak każdą inną.
Dlatego warto zamiast myśleć o motywacji, myśleć o swoich potrzebach. Jeśli ja mam dobre potrzeby i te potrzeby są głębokie i są realne i są korzystne dla mnie te ich efekty, to ja wtedy to będę robił, choćby nie wiem co, choćby deszcz padał, choćby grad, śnieg, nieważne jaka pogoda, jaki dzień, gdzie ja jestem, na jakim kontynencie, czy są tam ludzie, którzy patrzą się na mnie dziwnie, jak robię coś, bo już nieraz tak w moim życiu było, jakieś robiłem dla mnie normalne całkowicie rzeczy, typu przysiady, tak? Czy siedzenie nawet w przysiadzie jako taka forma wyzwania, bo jest coś takiego, to tak jakby nawiasem mówiąc, jako taka dygresja, i jadąc metrem w Londynie potrafiłem sobie zamiast siedzieć na siedzonku, to oprzeć się o jakieś tam powiedzmy plekse i siedzieć w przysiadzie, czytać książkę, gdzie ludzie patrzyli dziwnym wzrokiem na mnie, ponieważ nie rozumieli mojej potrzeby do tego, żeby to zrobić, tak? I być może się śmiali, być może wytykali palcem, gdzie ja powiem szczerze, mam takie rzeczy w dupie, nie dlatego, że nie obchodzi mnie ich opinia, tylko doskonale rozumiem, że oni nie wiedzą, dlaczego ja to robię i nie wiedzą po co i co to daje. Dlatego jak ktoś się z ciebie śmieje, jak ktoś cię wytyka palcem, to przede wszystkim musisz się zastanowić, czy ty robisz to właśnie z własnej potrzeby, czy robisz to tylko i wyłącznie, bo ktoś inny to robi. Bo jeżeli tak jest, no to wtedy jest dużo trudniej utrzymać motywację, dużo trudniej jest tą silną wolę budować i ciężko będzie nawyki zbudować, nie? A w nawykach leży tutaj siła, która powoduje, że mimo wszystko to robimy. No i też jest taki etap numer 7, który nazwałem zakończeniem współpracy z trenerem, ponieważ no, owocna współpraca i zaspokojona potrzeba twoja przez trenera będzie powodowała, że ta współpraca będzie wiele lat trwała i taką mamy tutaj z wieloma osobami i całe szczęście i to nas zawsze jakby utwierdza w tym, że robimy to, czego te osoby potrzebują i niekoniecznie muszą lubić wszystko, niekoniecznie muszą być nie wiem, przyjaciółmi z nami, niekoniecznie muszą czuć motywację, tylko mają tą potrzebę, a my ją w dobry sposób zaspokajamy, w odpowiedni dla nich na danym etapie, choć może się to i skończyć i wielokrotnie tak się dzieje. To nie jest nic nadzwyczajnego, że ktoś przerywa współpracę z trenerem, tak jak załóżmy mamy współpracę z jakimś lekarzem i on przestaje spełniać nasze potrzeby, czy jakimś innym specjalistą, no to szukamy wtedy nowego. Jednak moim zdaniem, jeżeli wykonaliśmy dobrze ten proces poszukiwań, tego znalezienia w sobie, co nam było potrzebne, no to będzie nam znacznie łatwiej osiągnąć to, do czego dążyliśmy i nie będzie takie zakończenie potrzebne, przynajmniej nie tak szybko, no ale znowu, jeżeli na przykład zmieniasz miejsce zamieszkania, zupełnie inne miejsce, no to może być rzeczywiście jakiś powód, tak, jakiś powód, ale nie zawsze jest to wystarczający powód, bo wiele osób kończy tak naprawdę współpracę bez powodu, ponieważ nie mają tego pełnego zrozumienia, dlaczego coś robili, po co to robili, no i właśnie przychodzi taki moment, kiedy mają słabszą chwilę, przestają chodzić, nie są regularni, nie ustalili tych twardych zasad ze sobą, nie są w stanie wytłumaczyć sobie, dlaczego warto to robić i podejmują taką decyzję, tak naprawdę bez większego, głębszego powodu i tak naprawdę bez głębszego powodu ją też rozpoczęli, dlatego no to jest taka płytka, powiedzmy sobie, współpraca, no ale coś takiego również się zdarza, ale moim zdaniem pierwszą zasadą właśnie powinno być przemyślenie i nie kończenie takiej współpracy bez powodu, a powodów tak naprawdę nie ma wiele, bo tak mówiąc czysto żartobliwie, jest taki mem gdzieś w internecie, który nie będę teraz szukał, ale na nim jest napisane, że są tylko dwa powody, dla których możesz nie iść na trening. Albo już byłeś, albo umarłeś. Czyli jeżeli byłeś już na treningu, no to możesz nie iść, tak? Pójdziesz jutro albo pojutrze, czy tam w zależności od swojej częstotliwości, albo umarłeś, czyli no już nie potrzebujesz iść na ten trening. A jeżeli jest cokolwiek innego, no to jest to często jakaś taka, powiedzmy sobie szczerze, zasłonka dymna, można powiedzieć. No i ludzie wielokrotnie szukają takich powodów błahych, ale no w ich oczach one są wystarczające. Moim zdaniem nawet taka przeprowadzka gdzieś w jakieś inne miejsce, jeżeli masz współpracę z dobrym trenerem i on ci pomaga i to spełnia twoje potrzeby, jest dalej możliwa, bo możecie współpracować na odległość, może on tobie przygotowywać różnego rodzaju plany treningowe. Możesz po prostu na zasadzie kontaktu utrzymywanego dalej z nim współpracować, gdzie będziecie rozmawiać o tym, co ty samodzielnie sobie wymyślisz i zrobisz, ale on będzie cię popychać do tego, więc tak naprawdę powody, które są rzeczywiście takie twarde, które mówią o tym, że no, musisz koniecznie przestać, no to jest na pewno jakaś taka długotrwała choroba, nie wiem, jakaś duży kłopot, duże zmiany rodzinne, ale też zawsze można na to znaleźć czas, oczywiście jeżeli rozumiesz, dlaczego to robiłeś, jeżeli to nadal jest dla ciebie ważne i jeżeli spełnia twoje potrzeby. Bo jeżeli nie wiesz, dlaczego to robisz, no to tak jak napisałem, prędzej czy później z tego wózka odpadniesz, bo no, trzymasz się tam tylko i wyłącznie przez to, że ktoś ci podpowiedział, że warto tam być, ale nie rozumiesz tego. No i trzecia zasada,
Też zdarza się, że osoby, które odpadają, robią to dlatego, że nie komunikowały się na dostatecznym poziomie z osobą, która była ich trenerem, nie rozmawiały o pewnych aktualnych, bieżących sprawach, o jakichś warunkach, o jakichś, nie wiem, zmianach, o tym, co powinny, czego nie powinny robić, co by im mogło pomóc. No i gdzieś tam ta współpraca, że tak powiem, kończy się stagnacją, kończy się jakimś takim brakiem poczucia realizacji tych celów, które być może nie zostały skonkretyzowane w wystarczającym stopniu. No i niestety, tak też bywa, dlatego jeżeli tutaj zastosujesz te trzy zasady, to prawdopodobnie będzie Ci łatwiej tę współpracę kontynuować i będziesz dużo bardziej usatysfakcjonowany z niej. A jeżeli chcesz tą grę grać, bo tak naprawdę wszystko tutaj jest grą, to graj według zasad, no bo wiadomo, że sam sobie ustalasz te zasady, sam wiesz, czego chcesz, jeśli wiesz, sam ustalasz to, co powinieneś zrobić, kiedy masz przyjść na trening, kiedy masz nie przyjść i tak dalej. Tak więc jeżeli ty łamiesz te reguły, łamiesz te zasady, sam przekraczasz te granice samodzielnie przez siebie wyznaczone, no to trudno jest też się utrzymać. No i niestety taka współpraca będzie prawdopodobnie skazana na zakończenie. No ale czasami mimo wszystko, co byśmy nie robili, szczególnie w przypadku takich osób, które niezbyt świadomie do tego podchodzą, dzieje się tak, że pewnego rodzaju porażkę ponosimy, no bo przestajemy chodzić, angażujemy się w zbyt wiele różnych tematów i to jest dzisiaj nałogowo, że tak powiem, praktykowane przez wiele osób, które zaczynają jakiś temat, skaczą, że tak to nazwę, z kwiatka na kwiatek i niestety nie rozumieją tych swoich potrzeb, tylko i wyłącznie gonią za jakimś takim niewidocznym króliczkiem, bo tu pojawił się jakiś sport, tu pojawił się jakiś inny, tu jakaś wyskoczyła reklama, tu coś jeszcze, tu tam obiecałem koledze to czy tamto i nagle okazuje się, że tej doby brakuje, to normalne i mówimy sobie, no brakuje mi czasu, nie mam czasu. No nie, że nie masz czasu, tylko źle zostały tutaj ustalone pewne priorytety, pewne właśnie zasady zostały złamane, zostało, no powinęła ci się noga, jest to pewnego rodzaju porażka, którą mało kto potrafi przed sobą przyznać i potrafi mało kto też wrócić tak jakby na start. Tak jak w tej grze planszowej znanej, gdzie tam jest wiadomo Monopoly, gdzie wędrujemy po planszy, no to życie czasami takich osób wygląda właśnie jak taka podróż dookoła jakiegoś powiedzmy rynku, że zawsze jak chodzę w kółko, no to gdzieś tam wracam na start. No tutaj nie chcemy wracać na start, chcemy sobie podróżować bardziej tak sensownie, żeby mieć jakieś obrane punkty i zmierzać od jednego do drugiego w taki świadomy sposób, no ale jeżeli musimy i nie udało nam się, no to wracamy do tego punktu wyjścia, obserwujemy swoje jakby zachowanie, które w przeszłości się nam zdarzyło, patrzymy, wyciągamy wnioski, no i przede wszystkim ta umiejętność przyznania przed sobą tego, że coś się nie udało, to nie jest nic złego. Jak już mówiłem na początku, warto, żeby z porażek wyciągać jakieś wnioski, wyciągać trafne wnioski, analizować i, że tak powiem, starać się do tego podejść na zasadzie, ok, nie udało się tym razem, no to będę musiał zrobić coś innego. Będę musiał spróbować podejść do tego tematu inaczej, zrobić to w taki sposób, żeby mi się drugim razem już noga nie powinęła tak jak teraz, no nie? Więc jest to ważne, jest to moim zdaniem kluczowe, żeby analizować swoje własne zachowanie, dbać o to, żeby może pewne rzeczy się wydarzyły, ale żeby z nich właśnie wyciągnąć wnioski, bo w przeciwnym razie będzie nam ciężko. No i to są takie kluczowe elementy przy kończeniu współpracy, bo jeżeli tego nie wykonamy, no to może się okazać, że rzeczywiście ona się trwale zakończy, że będzie problem z tym, żeby rozpocząć ją od nowa, że będzie to taki w kółko zapętlany proces. No i często też rzecz, która się zdarza, to jest to, że zwalamy tę całą winę na trenera. No i moim zdaniem oczywiście pewne błędy, pewne sytuacje mogą leżeć po stronie trenera, no ale niestety nie wszystko jest w jego zakresie, w jego gestii, żeby kontrolować, więc musimy pilnować tego, żeby też umieć zaakceptować pewne rzeczy, które są po naszej stronie. Jeżeli będziemy tylko i wyłącznie mówić, że kurczę, to ten trener, to coś po jego stronie i tak dalej, no to będzie ciężko, będzie nam naprawdę ciężko. No i prędzej czy później też prawdopodobnie odpadniemy. W każdym razie to jest jakby ten etap zakończenia współpracy, a największym moim zdaniem błędem jest tutaj próba przejścia do jakiegoś innego miejsca tylko dlatego, że coś się nie udało, gdy nie zrozumieliśmy, nie przeanalizowaliśmy tej przyczyny tak naprawdę naszej porażki, tego co się wydarzyło, co sprawiło, że no coś się nie udało, tak? Zwykle przyczyny leżą po obu stronach. Największy wpływ na to, jak ta współpraca wygląda, masz zawsze ty,
bo to ty jesteś tym kierowcą w tym autobusie i jeżeli nie zdasz sobie z tego sprawy, no to idąc gdzie indziej, to będzie tak jakbyś no, nie nauczył się dobrze kierować pojazdem, ale zmienił tylko auto. Tak? To, że będziesz mieć lepsze auto czy inne auto, nie sprawi, że będziesz lepiej jeździć. To twoje umiejętności obsługi tego pojazdu sprawiają, że ty będziesz bardziej zadowolony z tej jazdy. Tak więc oczywiście ma też wpływ, tak jak w samochodach, jego wyposażenie, tak samo umiejętności i doświadczenie trenera, więc warto to auto dobrze wybrać na początku, ale jeżeli auto się nie sprawuje tak, jakbyś chciał, nie zachowuje się tak, jakbyś chciał, to prawdopodobnie może źle je serwisujesz, może źle je obsługujesz, może nie umiesz kierować, więc warto zawsze najpierw zajrzeć w głąb siebie i zastanowić się, co takiego ja robię niewłaściwie, żeby poprawić to, tak? No i to tak naprawdę wszystko. Podsumowując, to najważniejsze tutaj to jest to, żeby skupić się na tym naszym dlaczego, na tym, co się dzieje, z jakiego powodu, żeby zawsze patrzeć na każde wyzwanie nie jako problem, ale szukać dla niego rozwiązania, szukać jakiejś idei, która pomoże nam wytrwać w tym postanowieniu i nie oczekiwać przede wszystkim też niemożliwego, nie oczekiwać tego, że coś, co się wydarzyło 10 lat temu, dzisiaj też będzie miało miejsce, bo tak było, tak, bo ja tak tyle ważyłam w trzeciej klasie liceum, to ja dzisiaj też tyle będę ważyła, chociaż to, że tak powiem, nie ma z technicznego punktu widzenia żadnego sensu, ani potrzeby takiej też nie ma. Jestem inną osobą, tak, jako kobieta na przykład być może urodziłam trójkę dzieci, być może przeszłam to czy tamto, mam jakieś problemy z tarczycą, coś jeszcze innego i okazuje się, że ta lista tych powodów, dla których jest to niemożliwe, jest rzeczywista, więc warto to w realny sposób tutaj również z trenerem sobie ustalić, uzmysłowić. No i wszystko traktować, tak jak mówiłem już też niejednokrotnie, jako takie pewnego rodzaju wyzwanie, jako jakaś taka zabawa, gra, forma takiej planszy, na której się poruszamy i każdy sukces traktować jako jakoś takie zwycięstwo małe, no i wynagradzać się, tak jak mówiłem, ale przede wszystkim też komunikować z tym trenerem, który nas prowadzi, po to, żeby rozumieć się lepiej, żeby wiedzieć, co się dzieje, żeby umieć zaadoptować tą współpracę do moich nowych czasami potrzeb. No i nie wymiękać, tak? Na koniec taki powiedzmy pół żartem, pół serio tekst, ale jeżeli jesteś osobą, która się łatwo poddaje, no to niestety będziesz jak ten właśnie człowieczek, który skacze z tego kwiatka na kwiatek, czy tam pszczółka, czy cokolwiek innego i nigdy nie zagrzejesz nigdzie miejsca, nigdzie dobrze się nie rozwiniesz. Nie będzie to wina ani trenera, no, ani klubu, ani warunków, tylko najczęściej braku tego zrozumienia samego siebie. Tak więc to na tyle dzisiaj. Oczywiście mam tutaj jeszcze chwilkę, żeby w razie czego odpowiedzieć na pytania. Coś tam się nie zauważyłem, bo zwrócił na to uwagę Norbert. No nie mam już na to zbytnio wpływu. W każdym razie będę starał się później przesłuchać tę transmisję, jeszcze raz zobaczyć, czy tam były jakieś poważniejsze problemy. Być może się to poprawiło. Jeśli nie, to udostępnię nagranie poprzez ten link, który widzisz na ekranie. Oczywiście i w tym momencie tam jeszcze tego nagrania nie ma, jest poprzednie, więc jak ktoś ma ochotę posłuchać poprzedniego, który już zniknęło dawno, to jeszcze może się załapie, więc zachęcam, żeby szybciuteńko sobie kliknąć na ten link jeszcze, jeżeli to oglądasz tuż po premierze lub w trakcie na żywo, a jak nie, to link oczywiście będzie na grupie, będzie to nagranie dostępne na wszystkich kanałach, w których w tym momencie jest dostępne przez najbliższe 48 godzin, być może trochę dłużej. W każdym razie kolejnego live'a zaplanuję już wkrótce, o czym oczywiście dowiecie się ze strony Siła Zdrowia, ze strony Box74, mówię tutaj o portalu Facebook głównie, na samej stronie www takich informacji oczywiście nie ma. Ja tymczasem dziękuję za uwagę, oczywiście dziękuję też Norbertowi, bo tutaj on był najbardziej aktywny, za wszelkie pytania, za uwagę, za bycie tutaj ze mną, za przesłuchanie tego, no i do zobaczenia już wkrótce, tymczasem kończę, pozdrawiam wszystkich, życzę wszystkiego dobrego w tym nadchodzącym nowym roku, ponieważ dziś mamy już 29 dzień grudnia i niedługo zbliża się Sylwester, więc życzę Wam wszystkim jak najwięcej dobrych planów, realnych, adekwatnych do Waszych możliwości i tego, żebyście wytrwali w tym, co sobie postanowicie, żeby to były mądre postanowienia, jeżeli takowe lubicie robić na nowy rok. Oczywiście mówiłem o tym w podcaście Siła Zdrowia, który możecie wysłuchać na Spotify. Zachęcam do dodania go do swoich ulubionych, a tymczasem żegnając się, kończę i do usłyszenia. Cześć!